Kochani, witam was serdecznie. Zagrałem dzisiaj na początek tak, balladowo-nastrajowo, jak założył Daniel. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym wam dzisiaj powiedzieć między innymi o tym, o czym powtarzam wielu swoim uczniom, że grać ładnie, przyjemnie dla ucha, to wcale nie znaczy grać utwory bardzo trudne. A mówię o tym w kontekście tego, że dzisiaj powiemy sobie, jak nie utracić zapału do grania. Zaraz powiem, jak to się wiąże, ale kochani, przede wszystkim trzeba powiedzieć bardzo prosto i wprost. Nie podam dzisiaj żadnej magicznej reguły. Nie podam przepisu na żadne tabletki ani na żaden syropek, który miałby wasz zapał wzniecić. Moi drodzy, odpowiedź jednym albo dwoma wyrazami na to, jak nie utracić zapału do grania, można by było zawrzeć w dwóch słowach. Trzeba grać. No i ktoś by powiedział, no ale się gościu wysilił. Otóż moi drodzy, zamierzam rozwinąć ten temat, ponieważ wielu z was, tak jak napisałem, już odłożyło gitarę do kąta i traktuje ten wolny czas jako wreszcie odpoczynek od gitary. Nie będę się powtarzał, bo mówiłem już w dwóch poprzednich audycjach, że jeżeli ktoś odkłada gitarę do kąta na 2 miesiące, to znaczy, że nie jest gitarzystą. Po prostu nie jest i powinien natychmiast sprzedać instrument albo po prostu zrezygnować ze szkoły muzycznej. Ale jeżeli jesteś gitarzystą i masz po prostu kłopot, żeby się czasem zmobilizować, mieć zapał do tego grania, to posłuchaj tej audycji. Otóż kochany, przede wszystkim pamiętaj, że z zapałem jest trochę tak jak z motywacją. Nie będzie go cały czas i nikt go cały czas nie ma. Nawet ja, człowiek, który uwielbia grać na gitarze, nie ma tak, że zawsze o każdej porze dnia i nocy uwielbiam chwytać na gitarę. Za gitarę. Chwytam za gitarę, kiedy sprawia mi to przyjemność, ale czasem chwytam ją po prostu, bo wiem, że powinienem. Bo sam stosuję się do tych zaleceń, które wam za chwilę powiem. Otóż pierwsza sprawa. Zapał idzie za działaniem, tak jak motywacja. On nie spadnie z nieba. Nie będzie tak, że będziesz siedział na wakacjach i czekał, że spadnie na ciebie zapał. Nie. On sam nie spadnie. Musisz wziąć gitarę do ręki i wydobyć pierwsze dźwięki. Wtedy może się wydarzyć coś magicznego, ale jakie dźwięki wydobyć? No mój drogi, wydobyć najpierw takie dźwięki, które już znasz. Takie utwory, które już grałeś i już ćwiczyłeś. Po raz kolejny powtarzam, buduj repertuar, więc pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, graj wciąż to, co już umiesz, to, co już potrafisz. Jeżeli nie grałeś utworów, nie wiem, zaliczyłeś może już jakieś utwory, jeżeli nie grałeś ich przez 2 tygodnie, przez tydzień, to zobacz, czy jeszcze je pamiętasz, albo czy potrafisz je w całości, a może już nie pamiętasz niektórych fragmentów. Graj to choćby ze względu na podtrzymanie twojej kondycji gitarowej. Jeżeli będziesz grał to, co już umiesz, to nie tylko będziesz utwierdzał się w tym, że jesteś gitarzystą, bo gitarzysta, jak sama nazwa wskazuje, na gitarze gra, a nie na gitarę patrzy tylko, albo chwali się wszystkim, że on to gra na gitarze, a jak pada hasło, no to weź coś zagraj, to nie umiem, więc weź to pod rozwagę. Po to właśnie masz grać te utwory. Po drugie, dlatego, że utrwalasz repertuar, a takowy ci się przyda. Po pierwsze, dlatego, że utwory przejdą wtedy do tak zwanej pamięci trwałej. Moi drodzy, są takie utwory, które ja pamiętam jeszcze z czasów studiów, ponieważ grałem je, powtarzałem je systematycznie co jakiś czas, żeby ich nie zapomnieć, bo z utworami tak nie ma, że jak się nauczyłeś raz na pamięć, to już będziesz je zawsze pamiętał. Dokładnie o tym wiesz, prawda? Bo inaczej umiałbyś z pamięci wszystkie utwory, które umiałeś w klasie, nie wiem, pierwszej, drugiej, czwartej czy piątej, obojętnie w której jesteś. A tymczasem nie pamiętasz nawet utworów, które ci się bardzo podobały i których chciałeś bardzo się nauczyć. A tak nie powinno być. I w moim przypadku tak nie jest, choć przyznaję, że niektórych utworów nie grałem bardzo dawno, ale w mojej głowie jest ich bardzo, bardzo wiele. Więc pierwsza sprawa, żeby nie stracić zapału do grania. Pamiętaj, że zapał nie spadnie na ciebie z nieba, tylko on idzie za działaniem. Więc jakie zrobić działanie? Weź gitarę i przede wszystkim zagraj utwory, które już do tej pory grałeś. Nawet jeżeli jest ich sporo, poświęć na to czas, zagraj sobie, przypomnij sobie, może masz jakieś ulubione utwory, które grałeś w ciągu roku, niekoniecznie teraz na przesłuchanie końcowe. Może masz jakieś ulubione utwory, do których lubisz wracać. Ja mam takich uczniów, którzy się do tego śmiało przyznają. Więc to ci da, że utwierdzisz się w tym, że jesteś gitarzystą, który gra, oraz
utrwalisz sobie repertuar i przez to będziesz go budował na przyszłość. Druga sprawa, którą powinieneś zrobić, warto o tym pamiętać, dobrze się nastaw. I tutaj z tym nastawieniem, mój drogi, to jest taka sprawa. Niektórzy się nastawili, że z gitarą jest tak jak z nauką. Trzeba odpocząć. No przecież po co są wakacje? Mało tego, taki pogląd podsycają niektórzy nauczyciele i rodzice. Człowieku, wakacje są, po co ty będziesz grał? Moi drodzy, ja osobiście uważam, że to jest bardzo wielki błąd. I nikomu nie mówię w tej chwili, żeby było jasne, że w wakacje nie masz odpoczywać, tylko masz grać na gitarze. Nic takiego nie twierdzę. Ale jestem przeciwnikiem tego, żeby odkładać na długo gitarę z prostej przyczyny. To jest umiejętność manualna. Twoje palce musiały wyćwiczyć pewne ruchy. To nie jest coś, co ty się musiałeś nauczyć, jakiś wzór z matmy, czy nie wiem, jakieś słówka z angielskiego. Zresztą te też zapomnisz, jeśli ich nie będziesz powtarzał. Tylko tu wykształciłeś pewną umiejętność manualną. Jeżeli nie będziesz jej powtarzał, to twoje palce po prostu staną się jak przysłowiowe kołki i nie będziesz potrafił nie tylko zagrać tych utworów, które grałeś, ale zobaczysz, że tak w ogóle jakoś ciężko z tą gitarą. Dlatego mówię, że to nie jest tak jak z nauką i musisz się nastawić, że jeżeli chcesz dobrze wystartować w przyszłym roku szkolnym, to musisz grać. Musisz grać. Co jeszcze? Nie myśl, mój drogi, że ty nic nie umiesz zagrać. Nastaw się do tego pozytywnie, bo być może grasz na gitarze od niedawna i może grasz proste utwory, może dopiero rok albo pół roku uczysz się, może to, co grasz, jest proste. Kochani, nie nastawiajcie się w ten sposób. Granie na gitarze to jest bardzo szerokie pojęcie. Granie na gitarze to nie tylko jest granie bardzo szybkich, bardzo trudnych utworów, albo tylko muzyki klasycznej, albo tylko muzyki rockowej, albo jakiejkolwiek sobie tutaj wymyślicie. Granie na gitarze to także zagranie tych kilku dźwięków, które ja zagrałem na przykład na początku. Łapiesz sobie chwyt CC, potem chwyt AC, potem zwykły demolek. Granie na gitarze, mój drogi, to jest czasem wydobycie kilku dźwięków, tak jak ci przed chwilą pokazałem. Oczywiście, że jak grasz dłużej na gitarę, możesz zagrać coś o wiele bardziej skomplikowanego. Pamiętajcie, że to jest tak, jak napisała pani Agata. To jest jak z jazdą na rowerze, no. Granie na instrumencie to nie jest tak, że raz nauczone, zawsze umiem. Niektórzy z was tak myślą. Musisz zmienić nastawienie, bo się okaże bardzo szybko, że za 2 tygodnie nic nie będziesz umiał zagrać na gitarze. Czyli nie będziesz gitarzystą, krótko mówiąc. Bo gitarzysta to nie jest człowiek, który myśli, że będzie grał, albo który mówi, że gra na gitarze, albo który mówi, że chodzi do szkoły muzycznej, tylko gitarzysta to jest człowiek, który gra na gitarze. I wcale nie musi w tym celu chodzić do jakiejkolwiek szkoły muzycznej. Chciałbym to podkreślić z całą stanowczością. A więc zmień swoje nastawienie. Nie myśl, że nic nie musisz zagrać. Znaczy, nic nie umiesz zagrać, tak? I kolejna sprawa. Jeżeli przychodzi do zagrania czegoś, ktoś ci mówi, weź zagraj, słyszałem, że grasz na gitarze, zrób to. Czego się wstydzisz? Przecież ty dopiero zaczynasz. Wstydzić to się, wiesz, czego trzeba? Lenistwa. Jak nic nie umiesz zagrać, to jest dopiero wstyd. Natomiast z graniem możesz zrobić wszystko. Możesz też zrobić postęp. Jeżeli coś ci nie wychodziło, możesz to właśnie nadrobić. Masz teraz więcej czasu i będziesz miał więcej czasu. Twoje ćwiczenia ani twoje melodie wcale nie muszą być trudne. I nie daj sobie wmówić, że one są nudne. Jeżeli ty je grasz i tobie się podobają, i podobają się mamie, i potrafisz zagrać ładnie, czysto, nie przejmuj się opiniami innych. Każdy z nas lubi słuchać trochę innej muzyki i ty nie urodziłeś się po to, ani nie grasz po to, żeby być szafą grającą, jak ci ktoś powie, zagraj to i to, albo to i to. Ty nie musisz tego umieć. Ty umiesz utwory, które na razie stanowią dla ciebie jakąś tam trudność, bo dopiero zaczynasz granie. Jeżeli grasz już dłużej, jeżeli grasz już parę lat, oczywiście stawiaj przed sobą nowe wyzwania. Jakie? Słuchaj wykonawców. Masz ulubione utwory? Wybierz sobie. Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Ludzie wbrew pozorom lubią słuchać muzyki na żywo.
Bo ludzie wiedzą, że grać na instrumencie, nawet na gitarze, to nie jest tak prosto. O czym ty już dokładnie wiesz, bo jak wziąłeś gitarę do ręki, to nagle się okazało, że to nie jest tak jak w telewizji, że biorą gitarę i grają. Tylko to wymaga żmudnej pracy i wielu godzin, miesięcy ćwiczeń. Taka jest prawda. Ale efekt może być naprawdę świetny. A więc nie zważaj na tych, którzy mówią, że ty nic nie umiesz zagrać. Jeżeli starasz się, jeżeli słyszysz, że to jest czysto, nawet jeżeli ten utwór nie jest trudny, nie daj sobie wmówić, że ty nie umiesz grać. Otaczaj się ludźmi, którzy cię słuchają, którzy cię popierają. Mój drogi, ja też kiedyś zaczynałem grać. Jak się nauczyłem pierwszych chwytów gitarowych, to pierwsze co zrobiłem, ułożyłem na ich temat chyba z 7 piosenek. Jakieś słowa wymyśliłem, no oczywiście, że ich nie pamiętam, ale słuchajcie, tych piosenek słuchało się na kolonii, bo ja je grałem. Wszyscy byli zadowoleni, że jest gitara, że jest koleś, który coś tam gra i śpiewa. No taka jest prawda. Ja w ten sposób nawet, i to mówię swoim uczniom, zarobiłem pierwsze swoje pieniądze na tej kolonii. Tak, grając właśnie na gitarze te kilka piosenek, które umiałem. Ale nie o to chodzi, żebyś ty teraz zarabiał pieniądze, chociaż tak też może się zdarzyć. Chodzi o to, żebyś się nie dał sobie wmówić, że to, co ty grasz, to jest beznadziejne. Bo my mówimy o tym dzisiaj, jak nie utracić zapału do grania. Nie daj sobie wmówić. To może zgasić zapał. Kiedy ktoś gra, ktoś mówi, takie coś, to może być. Pamiętaj, że zdarzało mi się również w drugą stronę. Kiedy już byłem w liceum muzycznym i siedziałem w gronie młodzieży i zagrałem coś klasycznego, co było dla mnie trudne, a oni, fajnie, a zagraj Hej Sokoły. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że jak ty będziesz umiał zagrać coś super trudnego, to wszyscy będą mówić, o super, super, super. Nigdy tak nie będzie. Pamiętaj, że może się tak zdarzyć, ale ty grasz przede wszystkim dla siebie. Graj rzeczy, które lubisz, które kochasz, które sprawiają ci przyjemność. I otaczaj się ludźmi, którym to sprawia przyjemność, a także tymi, którzy ćwiczą. Jeżeli masz kolegów, koleżanki, którzy mówią, co ty jesteś głupi, w wakacje będziesz ćwiczył, przecież wakacje są po to, żeby odpoczywać. Ja nie gram w wakacje, tam przyjdzie wrzesień, to się rozkręcę. Nie słuchaj takich ludzi. To są ludzie negatywni, którzy zgaszą twój zapał szybciej niż ci się wydaje. Jest dokładnie odwrotnie i słuchaj pana od gitary, który ci mówi, co powinieneś zrobić, nie tylko, żeby udowodnić światu, że ty jesteś gitarzystą, tylko żebyś robił postępy i nie stracił zapału do grania. Przypomnij sobie, jakie są korzyści z grania na gitarze, jakie są korzyści z ćwiczenia. Ja o tym mówiłem. Wbijaj na mój YouTube, tam jest film między innymi zatytułowany Dlaczego ćwiczenie jest super? Przypomnij sobie ten film. Dlaczego warto grać na gitarze? Jakie to jest rozwijające pod każdym względem, a przy okazji bardzo przyjemne, bo gitara jest takim niesamowitym instrumentem, na którym wystarczy kilka dźwięków zagrać i może być naprawdę piękna muzyka z tego. Naprawdę nie trzeba być super mega wirtuozem gitary, żeby zrobić wrażenie na kimś, albo żeby po prostu było pięknie. Naprawdę. Więc zmień nastawienie. Dobrze się nastaw. Pamiętaj, nie chodzi o to, żebyś grał super trudne rzeczy, tylko żebyś grał rzeczy w wakacje, może nawet łatwiejsze, ale takie, które będziesz lubił grać, które będą sprawiały przyjemność tobie przede wszystkim. I na pewno znajdzie się grono odbiorców, którzy powiedzą, wow, ale fajnie. Ale pamiętaj, najważniejsze, żeby tobie się to podobało. No i co jeszcze? Mój drogi, jeżeli nie chcesz stracić zapału do grania, albo chcesz łatwiej za nią chwytać, to nie chowaj gitary głęboko. Nie chowaj gitary do pokrowca, gdzieś do szafy, bo jej nie wyciągniesz. Będzie to dla ciebie za trudne. Ja tym mówiłem właśnie, kiedy mówiłem o tym, co zrobić, kiedy nie chce mi się ćwiczyć. Jest taki film. Przypomnij sobie, jeżeli masz na to ochotę. Co zrobić, kiedy nie chce mi się ćwiczyć? No właśnie, nie chowaj gitary. Miej gitarę na wierzchu, miej gitarę w zasięgu ręki. W zasięgu ręki, żebyś mógł zawsze po nią chwycić. Jeżeli zaplanowałeś wyjazd, nie wiem, do babci, do cioci, zabieraj gitarę ze sobą. Zaplanuj to. No właśnie, kolejna rzecz, żeby nie stracić zapału do grania. Zaplanuj, co wyćwiczysz. Ja o tym mówiłem na poprzedniej audycji. Miej cel. Jeżeli nie będziesz miał konkretnych utworów, tylko mówisz, a dobra, coś tam sobie pobrzdękam, to nie pobrzdękasz. Bo człowiek tak jest skonstruowany, jeżeli ma cel, jeżeli ma termin, w którym ma osiągnąć ten cel, to wtedy on działa, inaczej nie działa, bo mu się nie chce, bo nie musi.
To właśnie dlatego wy najlepiej ćwiczycie, kiedy macie lekcje dwa razy w tygodniu, a nie kiedy lekcji nie ma. Bo kiedy lekcji nie ma, mówicie, a dobra, nie ma lekcji, to poćwiczę weekend. No zgadza się czy nie? I tak samo jest w wakacje, dlatego w wakacje jest trudniej. Jeżeli chcesz nie utracić zapału, nie tylko porozmawiaj z nauczycielem, wybierzcie utwory, niech to będą utwory proste, które nie sprawią ci jakiegoś problemu. Ja przynajmniej staram się takie wybierać dla swoich uczniów. Tylko żeby one były, żebyś próbował, żebyś nie zapomniał, jak się czyta nuty, jakie dźwięki są na grefie, to są podstawy, nie można tego zrobić. To nie jest tak, że jak się raz tego nauczyłeś, to już zawsze będziesz to umiał. Nie jest tak. Dlatego zaplanuj, co wyćwiczysz, czyli miej cel. Zaplanuj sobie termin, w którym to będziesz umiał. Jeżeli masz dwa utwory, to nie odkładaj tego na sierpień. Zaplanuj sobie, że pierwszy z nich zagrasz do 10 lipca, a drugi do końca lipca. Jeżeli ci się uda, fajnie. Napiszesz do pana, zadzwonisz, chce mi jeszcze jakiś utwór. Będziesz robił postępy. Po wakacjach możesz umieć kilka nowych, nie trudnych, ale łatwych, ładnych utworów. Ale pamiętaj, to nie muszą być utwory. Możesz się umówić, że to będą jakieś piosenki, jakieś chwyty gitarowe, na które nigdy nie ma czasu z reguły w ciągu roku szkolnego. Jakieś opracowanie utworów, których pełno jest w necie. Jeżeli już jesteś gitarzystą, który gra kilka lat, wy dobrze wiecie, że w internecie jest pełno opracowań. Rzeczy wcale niekoniecznie trudnych. Ludzie tam pokazują wszystko dokładnie, jak zrobić. Ja też będę takie rzeczy nagrywał dla was, żebyście nie zapomnieli. Ale najważniejsze jest, żeby to zrobić, żeby usiąść i próbować i się nie poddawać. Co jeszcze można zrobić? Może coś skomponuj. Grasz już trochę na gitarze? Słyszałeś wiele gitarowych połączeń, które są ładne. Skomponuj jakiś utwór. Szukaj brzmień. Baw się gitarą. Może chodzi ci po głowie jakaś melodia, spróbuj ją zagrać na gitarze, nawet w prosty sposób, to bardzo rozwija. Nie tylko ćwiczysz wtedy palce, ale też słuch, twoje ucho. Dlaczego nie? Naucz się piosenki. Jeśli nie lubisz śpiewać, to naucz się akompaniamentu do tej piosenki. Ja też gram piosenki, których nie śpiewam, bo nie umiem, albo są, nie wiem, nie w mojej tonacji. Seniorita. Nie umiem śpiewać tej piosenki, ale lubię sobie ją zagrać. Dlaczego nie? Tam jest 5 chwytów, które z łatwością znajdziesz w internecie. Dlaczego tego nie zrobić? Graj rzeczy, które sprawiają ci radość, ale wysil się, zaplanuj sobie, miej cel i zrób to. Szukaj wyjścia. Działaj, bo jak sobie powiesz, nie, ja nie umiem, nie wiem, no to nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli masz problem, skontaktuj się z nauczycielem. Wszystkim moim uczniom mówię. Możecie się kontaktować, możecie pytać, możecie dzwonić. Przez ostatnie 3 miesiące mamy kontakt internetowy wyćwiczony normalnie na 6. Bo wiemy, co i jak to działa. Ja będę przez cały czas w internecie, będę nie tylko na live'ach, ale będę też na YouTubie i macie taką możliwość, żeby się ze mną skontaktować. Kochani, więc wiemy, że żeby nie utracić zapału do grania, pewne rzeczy trzeba robić, a pewnych rzeczy nie wolno robić. Na przykład nie wolno chować gitary głęboko, albo nie wolno spotykać się z kolegami, którzy mówią, nie, co ty głupi jesteś. Ale niektóre rzeczy trzeba robić. Trzeba sobie zaplanować, wyznaczyć cel, jakieś utwory, które chcesz zagrać, zaplanować do kiedy to ma być zrobione i można sobie założyć, że na przykład nagranie tych utworów wyślę do pana. Żeby zobaczył, albo żeby mieć taki deadline dla samego siebie, żeby wiedzieć, że ja do tego i tego dnia chcę to nagrać. Mało tego, powiem wam jeszcze coś. Chodzicie bez sensu po tych YouTubach, TikTokach i różnych innych, macie tam konta i zamieszczacie tam jakieś durne bzdury, gdzie kurczę obgryzacie lizaki, kurczę, albo robicie jakieś wywiasy w internecie. A dlaczego by nie zamieścić utworu, który gracie? Niektórzy z was mają zamieszczone utwory na YouTubie z okazji konkursu, który był niedawno internetowego. Dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego nie zamieścić czegoś, co jest wartościowe, albo czymś rzeczywiście możecie się pochwalić? Patrzcie, wyćwiczyłem. Umiem to ładnie zagrać. Nagram to, zamieszczę to. Pogadaj z rodzicami, jak to zrobić. Jeśli masz problem, daj mi znać.
Jeżeli to będzie ładne, ja chętnie zamieszczę to na swoim YouTubie, bo mam tam zakładkę Uczniowie Przemola. Zachęcam Ciebie do tego całym sercem. Będziesz miał cel. Ja na przykład systematycznie coś nagrywam i wrzucam pomału, pomału będą tam utwory, także te, które gracie. To jest wyzwanie. Ja mówiłem, nawet poświęciłem temu spory fragment w filmie, kiedy mówię, dlaczego nauka online jest dobra, co można się z niej nauczyć, albo jakie można mieć z niej korzyści. O, tak to było. Obejrzyj sobie ten film, dlaczego warto to robić. Ćwiczysz, mierzysz się z tremą, wiadomo, że ćwiczysz, żeby pięknie to wyszło. Taki cel również możesz sobie postawić. I jeszcze jedna rzecz, jak nie stracić zapału do grania. Mądrze ćwicz. Pamiętaj, jeżeli będziesz źle ćwiczył, jeżeli będziesz ćwiczył za szybko, jeżeli będziesz chciał zagrać od razu za dużo, stracisz zapał. Nie będzie ci się chciało grać, bo nie będzie efektu. Kiedy my mamy największy zapał do grania? Kiedy ćwiczymy i zaczyna nam wychodzić. Wtedy się nakręcamy. Wow, wyszło mi, dobra, to jeszcze raz, dobra, tu miałem wyćwiczyć 4 takty, ale wyćwiczę jeszcze 4. Ale fajnie idzie, patrz. Znacie ten flow? Znacie to? Bo ja znam. Ja uwielbiam, jak mi zaczyna wychodzić coś, co mi nie wychodziło. I to nas nakręca, moi drodzy. Dlatego musisz mądrze ćwiczyć. Powoli. Powtarzaj małe fragmenty. Pojedyncze zmiany chwytów. Mówiłem o tym tysiące razy. Nikt tego nie robi. Albo prawie nikt. A ci, którzy tak robią, mówią, proszę pana, wyszło mi. No pewnie, że mi wyszło. Pamiętaj, że jeżeli będziesz źle ćwiczył, możesz się zniechęcić na maksa, bo mechanizm będzie prosty. Ćwiczyłem, nie wyszło mi, jak mi nie wyszło, to mi znowu nie wyjdzie, po co będę ćwiczył? Koniec. A może być dokładnie odwrotnie. Jeżeli będziesz dobrze ćwiczył, pomyślisz sobie, kurczę, wziąłem gitarę do ręki, zagrałem ładne dźwięki, wyszło mi. Wyszły mi jedne dźwięki, drugie dźwięki, ładnie mi wyszło. Mama powiedziała, że jej się podoba, kolega, może ktoś inny słuchał. Zobacz, to się nakręca wtedy w dobrą stronę. A więc rozsądnie zaplanuj sobie też ćwiczenie i ciesz się grą. Dlatego, że ty to robisz dla siebie. Powtarzam ci jeszcze raz. Można zagrać prostą rzecz na zwykłej wprawce na 6. Zaawansowanym gitarzystą zagraj tak. No, pomyliłem się, dobra, jeszcze raz. Parę chwytów, słuchaj. Zobacz, jak to może magicznie zabrzmieć. To może być akompaniament do piosenki. Ktoś, nie wiem, może masz brata, siostrę, kolegę, który gra na skrzypcach, na flecie. Jejku, naprawdę. To dlatego właśnie na początku tej audycji zagrałem coś zupełnie prostego. Coś na właśnie takich prostych chwytach. Bo granie na gitarze może być magiczne. Tylko zrób to. Po prostu nie trać zapału do grania. Więc kochani, podsumuję. Pamiętaj, że nie ma magicznej tabletki, którą możesz łyknąć, żeby mieć zapał do grania. Zapał do grania, podobnie tak jak motywacja, nie spadnie na ciebie z nieba. Zapał pójdzie za działaniem, więc zacznij od czegoś, co ci się podoba, co już umiesz zagrać, utwierdzisz się, że jesteś gitarzystą, bo umiesz zagrać, masz coraz szerszy repertuar, umiesz zagrać jeden, drugi, trzeci utwór. Utrwalisz sobie ten repertuar, on przejdzie do twojej pamięci trwałej i to cię będzie nakręcało, bo będziesz wiedział, że jesteś gitarzystą, który systematycznie coś gra. Poza tym, dobrze się nastaw. Nie myśl tak, że dobra, gitara 2 tygodnie poleży w futerale, to nic jej się nie stanie. Trzeba odpocząć, bo od nauki się odpoczywa, po to są wakacje. No zgadza się. Dlatego ja cię nie namawiam do tego, żebyś nie odpoczywał, tylko namawiam cię do tego, żebyś zagrał rzeczy proste, ładne, żebyś się nauczył piosenki, którą od dawna chciałeś zagrać. Jeśli nie lubisz śpiewać, to naucz się akompaniamentu do tej piosenki. Albo zagraj sobie na gitarze melodię do tej piosenki.
znajdź sobie proste utwory, albo poproś Pana od gitary. Ja wszystkim swoim uczniom daję utwory, żeby oni mogli je ćwiczyć, żeby one nie są trudne, bo nie mają być trudne. Ma być radocha z grania. Pamiętaj, nastaw się też, że ty nie jesteś szafą grającą. Nie ma być tak, że ty masz spełnić teraz wszystkich życzenia, bo oni sobie życzą, żebyś zagrał to czy tamto. Nie musisz. Grasz dla siebie, możesz grać rzeczy, które ci się podobają. Ja tak robię. Okej, oczywiście, że znam parę utworów, które wszyscy znają, ale nie jestem szafą grającą. Otaczaj się ludźmi, którzy też ćwiczą, nie takimi, którzy ci mówią, a dobra, co będziesz ćwiczył, głupi, jesteś w wakacje. Tacy ludzie są negatywni i oni nawet będą mówić, że ty nic nie umiesz zagrać, bo ci po prostu zazdroszczą. Przypomnij sobie, jakie są korzyści z systematycznego ćwiczenia na instrumencie. Obejrzyj sobie na YouTubie film Dlaczego ćwiczenie jest super. Na moim kanale go znajdziesz. Nie chowaj gitary daleko i głęboko. Zaplanuj, że weźmiesz ją ze sobą. Zaplanuj, co wyćwiczysz. Miej cel. Możesz nawet coś skomponować, ale niech to ma ręce i nogi i niech powstanie z tego utwór, który będziesz mógł zaprezentować. Poza tym wyznacz sobie termin, kiedy to zrobisz, bo jeżeli tym terminem będzie 1 września, to nie weźmiesz gitary do ręki. Możesz się nawet umówić swoim nauczycielem, że wyślesz mu nagranie. On znajdzie te 2 minuty, żeby tego odsłuchać. Mamy to już przerobione przez ostatnie 3 miesiące. I ostatnia sprawa, mądrze ćwicz. Bo jeżeli chcesz nie utracić zapału, musisz mądrze ćwiczyć. Bo ćwiczenie może zachęcić do grania. Kiedy zobaczysz efekt, kiedy zobaczysz, że zaczyna ci wychodzić, to się nakręcisz i będzie ten zapał. Ale kiedy będziesz ćwiczył źle, to zniszczysz cały zapał w sobie. Dlatego, że nie będzie ci wychodziło, po co będę ćwiczył, jak mi nie chodzi. Więc moi drodzy, mamy ćwiczyć proste rzeczy, mamy ruszać palcami, mamy nie zapomnieć to, co graliśmy, możemy wracać do starych utworów, które mieliśmy i mamy cieszyć się z grania na instrumencie. Taki jest plan na wakacje. A nie taki, jak niektórzy myślą, no to pan to by chciał, żebyśmy cały dzień grali. Nie! Można odpoczywać grając. Można o czymś pomarzyć i sobie zwyczajnie pogitarzyć. Ja tak mam, stąd masz nagranie pod jabłonką. Wyszedłem sobie pod jabłonkę, usiadłem, zagrałem kilka dźwięków, mówię, to jest super, zagrałem to jeszcze raz, nagrałem to od razu dla was. Dlaczego nie odpoczywać przy gitarze? Przecież to jest mega relaks. Właśnie rodzice tak mówią. Parę dźwięków, tylko zróbcie to. Nie odkładajcie gitary i nie traćcie zapału do grania. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Na koniec przygotowałem sobie taki utworek, jest to utwór Mirosława Drożdżowskiego, niektórzy z was go znają, jeśli nie, to dajcie znać, jeżeli ktoś chce go zagrać. To jest taki utworek na poziomie 4 mniej więcej klasy, może 5. Bossa Sol Mi, Mirosław Drożdżowski. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję, że byliście. Wpadajcie na mojego Facebooka albo na mojego Instagrama, bo tam są informacje, kiedy następne live, a na pewno to będzie w przyszłym tygodniu. Thank you.